Clash of Minds prezentuje Barbara O'Neill w serii wykładów pod tytułem Kompas. Zasady zdrowego życia. Odcinek 33. Prawdziwe lekarstwa. Woda część druga i ćwiczenia część pierwsza. Witam ponownie w czasie naszej wspólnej przygody w poznawaniu samoleczących mechanizmów ludzkiego ciała. Dziś przyjrzymy się roli wody i soli. Omawiając różne gatunki soli, odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, dlaczego jedne mają korzystny, a inne niekorzystny wpływ na nasz organizm. Poruszyliśmy również temat wody i jej wpływu na ludzkie ciało oraz sposobów jej wykorzystania. Mówiłam o tym wczoraj, a dziś tylko przypomnę i mam nadzieję, że to zapamiętacie, a mianowicie to, że kwas chlorowodorowy, inaczej kwas solny, jest produkowany w wątrobie. Wyprodukowanie ilości potrzebnej do strawienia śniadania wymaga wypicia 2 szklanek wody poprzedniego dnia. Podobnie jest z lunchem. Powszechnie panuje bardzo mylne przekonanie, że enzymy trawienne są kwasem solnym. I choć uzasadnioną prawdą jest to, że nie powinniśmy popijać w czasie posiłków, gdyż woda rozcieńcza kwas chlorowodorowy, to z drugiej jednak strony potrzebujemy jej, czyli wody, przy jego produkcji. Poświęciliśmy również uwagę procesom zachodzącym w żołądku. Dr Batman Geheldich w swojej książce Nie jesteś chory, jesteś spragniony pisze, że chronicznie odwodniony człowiek produkuje duże ilości śliny. To interesujące, prawda? Kiedyś ktoś mi powiedział, mój organizm dobrze sobie radzi z małą ilością płynów. No dobrze, ale jaką cenę za to płacimy? Zacznijmy od głowy. Od szyi w górę głowa składa się w 85% z wody, a od szyi w dół nasze ciało składa się z 75% wody. A nasz mózg jest zewsząd otoczony płynem. W sobotę rano przy okazji omawiania oczyszczających procesów w obrębie mózgu i w czasie wcześniejszego wykładu na temat jakości nocnego snu, wspomniałam, że w czasie snu dochodzi do delikatnego obkurczania komórek mózgowych, dzięki czemu zwiększają się ilości przepływającego przez mózg płynu, a to skutkuje efektywniejszym oczyszczaniem komórek mózgowych z toksyn. Warto przypomnieć sobie o czyszczącej roli limfy w czasie nocnego odpoczynku. Czy można umyć naczynia w szklance wody? Z pewnością byłyby niedomyte. Podobnie jest z naszym ciałem, a w szczególności z mózgiem. By umożliwić wypłukanie z niego toksyn, musimy dostarczyć mu odpowiednią ilość wody. Poza tym, niedostatecznie nawodnione komórki mózgowe kurczą się, co w rezultatem skutkuje bólem głowy. Niektórzy z nas potrafią nawet zauważyć ścisły związek pomiędzy małą podażą płynów, a tą przykrą dolegliwością. Oczywiście nie jest to jedyna przyczyna, ale z pewnością jedna z wielu. Pewnego dnia mój mąż zadzwonił do mnie z podróży. Prowadził wtedy samochód. Było około 3 po południu. Nie wiem dlaczego, ale mam makabryczną migrenę, powiedział. Dotąd nigdy nie cierpiał na migrenę. Zawsze w takich sytuacjach pytam, piłeś wodę? Nie, odpowiedział. Napiłem się po przebudzeniu, ale nie piłem między śniadaniem a obiadem. A to była już 3 po południu. A więc twoje ciało woła o wodę, odparłam. Zachęciłam go, by wypił 0,5 butelki wody, a po 0,5 godziny drugą połowę. Po tym czasie migrena przerodziła się w ból głowy, a po następnej 0,5 godziny ból głowy całkowicie zniknął. Byłoby dobrze, gdyby zawsze problem mógł być rozwiązany w tak prosty sposób, jednak często tak nie jest. Dobre nawodnienie jest jedną z pierwszych rzeczy, które biorę pod lupę. Tak? Mówisz o wypiciu tylko połowy butelki. Czy cała to za dużo na jeden raz? Tak, cała butelka na raz to za dużo. Dobrą ilustracją jest podlanie zasuszonej rośliny sporą ilością wody. Tak, musimy nawadniać się powoli. Zauważyłam, że osoby niepijące wody zniechęcają się na samą myśl o wypiciu całej szklanki naraz, dlatego wolą nie pić w ogóle.
I dlatego ważne jest, żeby instruować ludzi, w jaki sposób mają pić wodę. I według zasady zawsze po trochu. Jedna z kobiet przyznała się, nie piję wody z rana, ponieważ wywołuje to u mnie mdłości. Aha, odparłam. Nadszedł czas na rozpoczęcie dochodzenia i zabawienie się w detektywa. Powiedz mi, kiedy pijesz wodę po przebudzeniu? Jak tylko wstanę z łóżka, od razu idę do kuchni, nalewam wodę do półlitrowej szklanki i od razu wypijam. Ja również poczułabym mdłości, gdybym wypiła taką ilość wody za jednym razem, odparłam. A potem dałam jej kilka wskazówek. Pij po trochu, etapami, nie wszystko naraz. Podobnie jak mój mąż, mnóstwo ludzi ma takie podejście. Chcą załatwić sprawę szybko i iść dalej. Zawsze bądźcie zaopatrzeni w butelkę wody, ale pijcie po trochu. W samochodzie, przy łóżku, w kuchni, w warsztacie, przy stanowisku pracy, w ogrodzie. Wszędzie, gdzie się znajdujecie, miejcie przy sobie szklankę lub butelkę wody. I pamiętajcie o zasadzie po trochu. Regularne podróżowanie samolotem nauczyło mnie przestrzegania tej zasady. Dzięki temu nie muszę często korzystać z toalety, ponieważ nie zawsze jest taka możliwość. Zauważyłam, że duży łyk wody co jakiś czas pozwala mi rzadziej korzystać z WC, tylko na terminalach w czasie przesiadek. Oczywiście wygląda to inaczej w czasie 14-godzinnego lotu. Zawsze więc proszę Michaela, żeby rezerwował mi 6. miejsce w rzędzie z brzegu, na wypadek gdybym była zmuszona częściej odwiedzać toaletę. Czuję się bezpiecznie, mając łazienkę w pobliżu. Dobre nawodnienie jest kluczową sprawą dla osób spędzających znaczną część swojego życia w podróży. Ma to bardzo duże znaczenie. Poeksperymentujcie sami. Nabierzcie duży łyk wody w usta, a po 5 minutach kolejny i tak dalej. Oczywiście pijemy między posiłkami. Przed posiłkiem robimy pauzę i wracamy do eksperymentu po posiłku. I notujcie, ile wody udało wam się wypić dzięki tej metodzie. Bo może się okazać, że wypijecie jej więcej niż dotychczas. Jest to naprawdę dobry sposób. Zachęcajcie do niego swoich pacjentów i gości uczestniczących w programach zdrowotnych. Kiedyś zrobiłam podobny eksperyment na sobie. Co każde 5 minut nabierałam w usta solidny łyk wody i w tym dniu wypiłam jej dużo więcej. Zapisujcie sobie te wyniki. Oczywiście musi istnieć miejsce i sytuacja, które stworzą dogodne warunki na takie eksperymentowanie. Nasze stawy otoczone są płynem maziowym. Dzięki temu mogę z łatwością otwierać i zamykać dłoń bez odczuwania bólu, ponieważ moje stawy są zewsząd otoczone płynem. Ciało, które jest odwodnione, musi sobie poradzić z niekorzystną dla siebie sytuacją. Szuka więc miejsc, z których może pozyskać wodę. Ściana komórkowa żołądka jest jednym z pierwszych takich źródeł. Jednak to wciąż za mało, by utrzymać krew w dobrym stanie. Zatem teraz zabierze wodę z przestrzeni okołostawowej. Bądźcie wrażliwi na osoby cierpiące na artretyzm. Pytajcie ich, jak dużo piją wody. Jak wspominałam wcześniej, moja mama zmarła w wieku 51 lat z powodu reumatoidalnego zapalenia stawów. Choroba ta posadziła ją na wózku inwalidzkim. Mama przez całe swoje życie nie piła wody. Najwyżej jedną szklankę w upalne dni, ale piła za to dużo herbaty. Patrząc z perspektywy czasu na jej przypadek, miałam wtedy zaledwie 25 lat i niewiele informacji w głowie na ten temat, ale na podstawie wiedzy, którą obecnie posiadam, mogę stwierdzić, co się z nią wtedy stało. W tamtym czasie mama również niewiele wiedziała na temat roli wody dla jej organizmu. Nie zdawała sobie sprawy z tego, jak bardzo filiżanka herbaty może ją odwodnić. Myślę więc, że odwodnienie odegrało tu decydującą rolę, ponieważ organizm w pierwszej kolejności czerpie wodę ze stawów. 75% masy górnej części ciała amortyzowane jest w okolicy lędźwiowej właśnie przez wodę. Powtórzmy, 75% ciężaru górnej części ciała podtrzymywane jest w okolicy lędźwiowej przez wodę. Jak wielu ludzi cierpi z powodu bólów krzyża? Oczywiście może być to spowodowane kilkoma odmiennymi czynnikami. Jedną z przyczyn może być zła postawa przy schylaniu się. Zginają się w ten sposób zamiast w ten, opierając się na udach. Nadwyrężanie mięśni pleców może stanowić jedną z przyczyn, ale kolejną może być naturalnie odwodnienie. Mój mąż ma przyjaciela z południa Australii, który zajmuje się murarką. W Szwecji nazywa się ich murarzami, ponieważ murują z cegieł.
Kiedyś w czasie rozmowy z Michaelem uskarżał się, że wszyscy kierowcy i murarze cierpią z powodu okropnego bólu pleców. Michael więc zapytał, a co ty pijesz? Coca-Colę, odpowiedział. Codziennie rano pijemy Coca-Colę butelkami. Rzucę ci wyzwanie, zaproponował Michael. Skończ z Coca-Colą, a zacznij pić wodę. A jaka to różnica, odparł. Przecież Coca-Cola zawiera mnóstwo wody. Bądźcie gotowi na taką reakcję. W takim wypadku powiedzcie, to prawda, jednak Coca-Cola zawiera też związki odwadniające organizm. Podobnie zresztą jak kofeina, cukier czy kwas fosforowy. Spróbuj chociaż, nie masz nic do stracenia, zachęcał Michael. I w końcu ten kolega poddał się posłusznie jego sugestii. I już po 3 dniach Michael otrzymał telefon z informacją, że plecy przestały boleć zarówno jego, jak i kolegów po fachu. A wszystko to stało się dzięki temu, że przestali pić Coca-Colę, a zaczęli pić wodę. W przybliżeniu nasze płuca składają się z 300 milionów pęcherzyków płucnych. Zatem w bardzo prymitywny sposób mamy przedstawione tutaj płuco. Schodzące do niego drzewo oskrzelowe rozwarstwia się na coraz to cieńsze, podobne do gałązek drzewa nitki. Na zakończeniu każdej z takich cieniutkich gałązek jest zawieszona niczym kiść winogron, kiść maleńkich pęcherzyków płucnych. Zrobię powiększenie, żeby można było je zobaczyć. Właśnie tu, w około 300 milionach pęcherzyków, zachodzi wymiana gazowa. Szacuje się, że jeden wypalony papieros dosłownie rozrywa jeden taki pęcherzyk. I gdy 2/3 pęcherzyków zostaje zniszczonych, dochodzi do rozedmy płuc. Niestety, raz uszkodzony pęcherzyk nie może ponownie zostać odbudowany. Każdy pęcherzyk otoczony jest siecią drobnych naczyń kapilarnych. Przy wdechu wszystkie pęcherzyki wypełniają się powietrzem, a następnie dochodzi do wymiany gazów. Tlen pozostaje w pęcherzyku, a CO2 przechodzi do krwi i jest wydychane na zewnątrz. Cały proces jest zdumiewający. W każdym pęcherzyku ukryta jest maleńka kropelka wody. Ze względu na napięcie powierzchniowe... Czy wiecie, czym jest napięcie powierzchniowe wody? Zobrazuję wam to. Któregoś dnia zeszliśmy nad jezioro, a Sandra spytała, co chodzi po powierzchni wody? Były tam małe pajączki i małe stworzonka, jak gdyby przerośnięte komary spacerujące po tafli jeziora. Mogły się one utrzymać na powierzchni tylko dzięki temu zjawisku. Zatem przy każdym wydechu pęcherzyki płucne zapadają się, ale w czasie wdechu, dzięki napięciu powierzchniowemu w kropelce wody, do płuc trafia maksymalna ilość tlenu. Jeśli ktoś jest odwodniony, a wskutek tego w pęcherzykach brakuje wody, to każdy wydech powoduje ich całkowite zapadanie się, co w rezultacie uniemożliwia dostateczne natlenienie. Zatem wniosek z tego jest taki, że efektywne nawodnienie organizmu sprzyja zdrowiu płuc i właściwej wymianie gazowej. A przecież tlen jest najważniejszym czynnikiem podtrzymującym życie. Dlatego musimy być dobrze nawodnieni, by móc oddychać pełną piersią. Teraz zajmijmy się układem trawiennym. W pierwszej kolejności przyjrzymy się trzustce. Mamy ją pod lewym żebrem. Trzustka jest jednym z gruczołów wewnątrzwydzielniczych, wydzielających hormony prosto do krwi. To insulina i glukagon są produkowane w trzustce. Potrzebujemy ich do utrzymania prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Insulina odpowiada za obniżenie poziomu cukru w osoczu, a glukagon za jego podnoszenie. Obydwa te hormony wytwarzane są przy udziale wody. Tak więc odwodnienie może wpłynąć na powstawanie cukrzycy. Glucagon gets the blood glucose levels up again.
They're both made from water. So if a person is dehydrated, can you see that can be a contributing factor to their diabetes? Jak już wspomnieliśmy, oba hormony są wydzielane do krwi, natomiast enzymy trzustkowe trafiają do jelita. Mówimy tu o enzymach rozkładających węglowodany, tłuszcze i białka oraz tych, które uczestniczą w tworzeniu wodorowęglanu sodu, który z kolei potrzebny jest do zobojętniania kwasu żołądkowego. Is released to neutralize the stomach acid as it comes down the out of the stomach and into the duodenum. All of these. Również do produkcji enzymów potrzebna jest woda. Odwodniony organizm może mieć kłopoty nie tylko z utrzymaniem właściwego poziomu glukozy we krwi, ale również może mieć problem z prawidłowym funkcjonowaniem układu trawiennego. Can also compromise digestion. Przejdźmy teraz do omawiania jelita grubego. Mówiliśmy już o nim wczoraj. To jest jelito grube. Tu mamy odbyt, jego końcową część. Jedną z głównych funkcji jelita jest zbieranie wody służącej rozmiękczaniu stolca. W stanie odwodnienia jelito pobiera więcej wody niż zwykle, a to może prowadzić do zaparć. Dlatego zawsze pytam ludzi, ile dziennie wypijasz wody? I wymagajcie tutaj dokładnej odpowiedzi. Jeśli odpowiedź brzmi nie za dużo, to dopytuję 2-3 szklanki. Tak więc przyciskam ich do muru, by uzyskać dokładną odpowiedź. Jeśli usłyszę, czasem piję, to cisnę dalej. Czy jest to litr dziennie? Nie, tak dużo nie, odpowiadają. Zapisujcie skrzętnie wszystkie te informacje, ponieważ na ich podstawie będziecie mogli zachęcać ich i pytać, jak sobie radzą. Róbcie to zawsze, mając szczery uśmiech na twarzy. Czy pamiętaliście o piciu wody? Nie, ciągle z tym walczę. Naprawdę? A próbowałaś może postawić szklankę wody na szafce przy łóżku, żeby zaraz po przebudzeniu wziąć zdrowy łyk? I tak krok za krokiem staram się zachęcać te osoby do picia wody. Myślę, że już wspomniałam o tym wcześniej. Pewna kobieta powiedziała mi kiedyś, tak, piję dużo wody z herbatą. I owszem, ziołowe herbatki są prawie równoznaczne z wodą, ponieważ nie mają odwadniających właściwości. Czego z kolei nie można powiedzieć o teinie, kofeinie i cukrze, zawierających odwadniające związki. Znam kilka kobiet z lekką nadwagą, które nie potrafią pić zimnej wody. W takiej sytuacji zasugerujcie picie ciepłej wody lub wody z dodatkiem cytryny. Wielu ludzi, gdy tylko zacznie spożywać sól, zaczyna pić więcej wody. Tak? Mówiłaś kiedyś, że dym papierosowy może niszczyć pęcherzyki płucne. Czy mogłabyś to powtórzyć, proszę? Ważny jest tutaj sposób, w jaki papierosy niszczą pęcherzyki. Czytałam raport amerykańskich lekarzy, którzy opisywali wpływ dymu papierosowego na pęcherzyki płucne. Przedstawię wam w detalach wnioski, do których doszli, ale wcześniej muszę uzupełnić swój rysunek. Aż 4000, może i więcej, substancji chemicznych zawartych w jednym papierosie to toksyczne związki nikotyny. Ściankę tchawicy wyścielają małe włókna.
Z pewnością doświadczyliście kiedyś zachłyśnięcia, kiedy to pokarm lub napój nie trafił w otwór, w który powinien. Stało się tak, ponieważ normalnie przy przełykaniu zamyka się tchawica, a otwiera się przełyk. Jednak kiedy za dużo mówimy lub śmiejemy się w czasie posiłku, to pokarm może dostać się do tchawicy. To z kolei wywołuje atak kaszlu, który jest reakcją obronną organizmu i próbą pozbycia się ciała obcego. Czasami przy porannym truchcie, gdy wbiegam i zbiegam z pagórka, zdarza mi się, że kaszląc odrywa mi się flegma z płuc. Myślę sobie wtedy, chwała Bogu, ponieważ często w czasie biegów połykamy coś drobnego, a rzęski w tchawicy wychwytują te różne zanieczyszczenia, powodując, że zaczynamy kaszleć i wyrzucać to z siebie na zewnątrz. Z podobną reakcją spotykam się w czasie rzucia oleju. Czasami zaczynam kaszleć i wypluwam różne rzeczy. Czym skutkuje palenie papierosów? Z pewnością widzieliście te przerażające fotografie w magazynach. Nikotyna i wszystkie substancje smoliste zawarte w papierosie niszczą te drobne włókienka wyścielające tchawice. Ale dzieje się coś jeszcze. W wyniku kontaktu z toksynami cienka ścianka tchawicy uwalnia śluz. Co jak tutaj widzicie, w następstwie zwęża światło tchawicy. W rezultacie osoba paląca, wdychająca tlen, nie jest w stanie wydalić z płuc CO2, który wciąż zalega w pęcherzykach. Wskutek tego dochodzi do nagromadzenia gazów, a to w rezultacie rozrywa pęcherzyki na strzępy. W ten właśnie sposób umierają pęcherzyki płucne, nie mając niestety szansy na kolejne życie. Owszem, możecie wzmocnić te, które pozostały, ale nie możecie wskrzesić tych, które umarły. W tej sytuacji w jaki sposób można pocieszyć palacza? Mówmy im, że z chwilą, kiedy rzucą palenie, jednak nie potrafię powiedzieć, ile czasu im to zajmie, ale od tej chwili tchawica przestanie wydzielać śluz, a drobne włókienka w jej ściankach zaczną na nowo odrastać. I chociaż pęcherzyki nie mogą się regenerować, to te drobne włókna w ścianie tchawicy będą się w stanie odrodzić. Nie powinien dziwić fakt, że jeszcze przez wiele lat po zerwaniu z nałogiem płuca osób wcześniej palących papierosy będą wciąż oczyszczać się w czasie kaszlu, wyrzucając zalegające w nich toksyny. Nie ma w tym nic niezwykłego, ponieważ płuca muszą oczyścić się ze wszystkich nagromadzonych przez lata złogów. Jeszcze raz narysuję płuco w dużym powiększeniu. Przypominam, że składa się ono z 300 do 500 milionów pęcherzyków płucnych zawieszonych na drobnych oskrzelikach. Tak więc płuca potrzebują naszej szczególnej troski. Podobnie jest z układem moczowym. W tym wypadku powinniśmy zwracać uwagę na kolor moczu. Ma on mieć słomkową barwę zbliżoną do koloru wody. W przypadku osób odwodnionych mocz jest bardzo ciemny i gęsty. I w takiej formie może uszkodzić nefrony. Mamy ich około miliona w jednej nerce. Wysoka koncentracja toksyn w moczu i jego niskie pH może wyrządzić wiele szkód w tych małych komórkach. Pozwólcie, że wam to zilustruję. Kilka lat wstecz, kiedy jeszcze pracowałam w Bronxie, przyprowadzono do mnie mężczyznę wymagającego dializ. Było to w 2004 roku, kiedy to jeszcze nie funkcjonował system opieki zdrowotnej Obamy. Oznaczało to, że jeśli nie miałeś wykupionego ubezpieczenia zdrowotnego, a miałeś problem zdrowotny, to nie mogłeś dostać się do lekarza. Ludzi, którzy nie mogli zapłacić za opiekę, z automatu odsyłano do domu. I ten mężczyzna kwalifikował się do tej grupy.
Kiedy go zobaczyłam, miał potężne obrzęki na nogach. Z pewnością pamiętacie, z jakimi wyzwaniami muszą poradzić sobie nefrony. Muszą sobie radzić z niskim pH moczu, z dużą ilością sodu i wody, a także z wysokim ciśnieniem tętniczym. I ten mężczyzna miał to wszystko. Wysokie ciśnienie, potężny obrzęk nóg i dysfunkcję nerki. To był młody jeszcze człowiek, miał około 45 lat. Zapytałam go, czy zawsze mieszkał w Bronxie. Mieszkam tu od 12 lat, odpowiedział. O, odpowiedziałam. A gdzie mieszkałeś wcześniej, dopytałam. Na Jamajce, odrzekł. A czym się tam zajmowałeś, ciągnęłam. Pracowałem w hurtowni ogrodniczej. Co piłeś, żyjąc na Jamajce? Piłem wodę. Czy w Bronxie wciąż pijesz wodę? Nie, odpowiedział. Za moich czasów w Bronxie leciała brązowa woda z kranu. Rodzina, u której wówczas mieszkałam, miała duży baniak wody, której używali do przygotowywania posiłków, i małe butelki z wodą do picia. Wody z kranów używaliśmy tylko do mycia siebie i do mycia naczyń. Żaden dom w Bronxie nie był wyposażony we własną pralnię. Wszyscy korzystali z dużej, miejskiej pralni, dysponującej 50 pralkami i 50 suszarkami. Był tam też wielki telewizor, skracający czas oczekiwania na wyprane rzeczy. Co zatem pijesz, mieszkając w Bronxie? Kontynuowałam. Napoje gazowane, odpowiedział. W sklepie wybierał napoje gazowane zamiast wody. Pod względem doznań smakowych woda oczywiście przegrywa w starciu ze słodkimi napojami. Zarzucenie nawyku picia wody na rzecz napojów gazowanych okazało się dla niego brzemienne w skutkach. Nie trzeba było długo czekać na odpowiedź organizmu spowodowaną deficytem wody, czyli uszkodzenie funkcji nerek. Nie wiem nawet, czy przeżył. Był w zaawansowanym stadium choroby i praktycznie bez żadnych środków, bez możliwości uzyskania pomocy medycznej. Ja też nie mogłam zbyt wiele mu pomóc. Pewna kobieta powiedziała mi raz, że jej przyjaciółka uniknęła dializ dzięki piciu wody kokosowej. Czy pamiętacie, jak mówiłam, że woda kokosowa ma bardzo wysoką zawartość związków mineralnych? Osobiście nie znam ludzi, którzy uniknęliby dializ. Jeśli będziecie czytać książkę dr Batman Geheldicza, Twoje ciało domaga się wody lub Nie jesteś chory, tylko spragniony, to zauważycie, że ja zaledwie dotykam obszarów, w które on wchodzi szczegółowo. Wspomniałam również, że w sytuacji, kiedy ciało nie otrzymuje dość wody, przechodzi w tryb zarządzania ryzykiem suszy. Uwalnia wówczas hormon, histaminę, która ma za zadanie poradzić sobie z zaistniałym ogólnoustrojowym kryzysem. I im bardziej ktoś jest odwodniony, tym bardziej poziom histaminy pikuje ku górze. A jak reaguje nasze ciało na wysokie poziomy histaminy? Alergią. Nie można zatem wykluczyć, że przyczyną alergii może być zwykłe odwodnienie. Ale można również jej przyczyn szukać w reakcji na 5 alergennych produktów spożywczych lub w pleśni w mieszkaniu lub w nadmiernej ekspozycji na chemikalia. Stąd w przypadku choroby ważne jest ustalenie jej przyczyny. Pamiętacie, że dr Batman Geheldicz zaopatrzył swą książkę w 2 tytuły? Tym drugim jest Nie jesteś chory, tylko spragniony. Gdy zajdzie potrzeba, nie sięgajcie w pierwszej kolejności po konwencjonalne lekarstwa. Pamiętajcie też, by przed ćwiczeniami pić wodę. W przeciwnym razie ćwiczenia nie będą efektywne. Ponieważ w naszym ośrodku ćwiczenia są rozplanowane na godziny poranne, zawsze zachęcamy gości, by zaopatrywali się w butelkę z wodą wieczorem, a rano przed wyjściem dobrze się nawodnili. Część naszych gości mieszka w głównym budynku, zaś część w oddzielnych domkach. Sugerujemy więc ludziom, żeby przed dotarciem na plac ćwiczeń wypili minimum 1 szklankę wody, ponieważ na miejscu dostaną kolejną z wodą aloesową. Czy pamiętacie, jak mówiłam o tej wodzie, żeby ją pić z sokiem z cytryny?
Po wypiciu szklanki wody przed wyjściem, a drugiej przy instruktorze, nasi goście już o 6:30 mieli w 1/4 uzupełnione dzienne zapotrzebowanie na płyny. Jeśli wyjaśnicie to ludziom w ten sposób, łatwiej będzie im to zaakceptować. Kiedy pracowałam jeszcze jako pielęgniarka psychiatryczna, współpracowaliśmy z pracownikami socjalnymi. Ich zadaniem było wybadanie, do jakich warunków wraca osoba opuszczająca szpital. Biorąc pod uwagę jej sytuację bytową, decydowali, czy będzie potrzebowała jakiejkolwiek pomocy ze strony gminy, na przykład poprzez przyznanie jej specjalistycznej opieki w warunkach domowych. I generalnie starali się zabezpieczyć jej powrót do domu. Podobnie i my, medyczni misjonarze, powinniśmy być również pracownikami socjalnymi, ucząc ludzi, w jaki sposób powinni pić wodę i jak powinni wdrażać nowe zasady w swoje codzienne życie. Jeżeli jednak zdarzy się, że napotkacie na opór, zaproponujcie w zamian coś innego, nie rezygnujcie od razu. Pamiętam, jak pewnego dnia trafiła do mnie dziewczyna z anoreksją. Anoreksja pojawia się, kiedy osoba na nią cierpiąca rozwija w sobie przekonanie, iż jest zbyt gruba i dlatego musi przestać jeść. Była z nami przez tydzień. Kiedy po raz pierwszy ją konsultowałam, zapytałam, jak do tego doszło. A ponieważ była w towarzystwie swojej mamy, to matka odpowiedziała, że problem zaczął się po powrocie ze wspólnych wakacji. Ale kiedy to się zaczęło, drążyłam dalej. I teraz ona powiedziała, że w czasie nieobecności matki trafiła w internecie na stronę o anoreksji. Zaczęła ją obserwować i wtedy do jej głowy zaczęły napływać różne myśli. Czy widzicie, jak musimy być ostrożni, czym się karmimy? Jest bardzo trudno przeciwstawić się informacjom napływającym z internetu. Skoro dorośli mają z tym problem, to co dopiero dzieci? Przeczytane informacje sprawiły, że zaczęła dążyć do uzyskania wagi 45 kg, będąc mojego wzrostu. Zasugerowałam, że być może osiągnie tę wagę, kiedy raz w tygodniu będzie miała dzień na sokach. Nie przyjęła sugestii. Co gorsza, była jeszcze bardziej niezadowolona i zdenerwowana. W ogóle nie jadła śniadania. Jadła tylko lunch. Miałam duży problem, żeby zachęcić ją do picia wody. Jedyny argument, który do niej trafiał, to ten, że będzie wciąż głodna, jeśli nie napije się wody. Tak więc zaczęła trochę więcej pić. Jej matka była bezradna w tej sytuacji. Nie wiedziała, co ma robić. Trudno tu o dobre rozwiązanie, ponieważ wszelkie próby pomocy mogą doprowadzić do odizolowania. Sukcesem było to, że udało mi się nakłonić ją do picia wody, co wcześniej nie było jej zwyczajem. W czasie końcowej konsultacji starałam się znaleźć coś, co mogłaby zjeść na śniadanie. Zwróciłam się więc do niej z zapytaniem, czy chciałabyś zjeść to albo tamto? Jednak przy każdej propozycji odpowiadała nie. W końcu zapytałam, a na co masz ochotę? W takich sytuacjach stawiamy kolejne pytania. Powiedziała wtedy, mam zaplanowany jeden posiłek w ciągu dnia. A gdybyś wzięła małą przekąskę na drogę na wypadek, gdyby przyszła ci ochota na śniadanie? Zabierz proszę ze sobą tę kanapkę, tak na wszelki wypadek. Tym sposobem udało nam się ją zachęcić, by coś zjadła. W sobotni poranek, kiedy mówiłam o mózgu, a konkretnie o rozsądku, intelekcie i osądzie, a także o wpływie mózgu na nasze myśli i uczucia, chwalić Boga, coś kliknęło w jej głowie. Chwała Bogu za sposób, w jaki działa. Nigdy nie wiesz, jaki skutek wywrą Twoje słowa. W niedzielę rano zjadła z nami śniadanie. To było coś wielkiego. Potężny sukces. Trzy miesiące później napisała do mnie maila, w którym przyznała, jestem zadowolona z mojego ciała. Czy wiecie, jaki to wielki postęp?
i dodała: codziennie jem śniadanie. Chwała Bogu, ponieważ anoreksja, nie wiem czy kiedykolwiek spotkaliście się z nią, ale możecie mieć ludzi przychodzących z tym problemem, jest bardzo trudnym przypadkiem. Ważnym jest, żeby pamiętać o psychicznym podłożu tej choroby. To, jak traktujemy siebie, zaczyna się w naszej głowie. Dlatego tak ważnym jest, żebyście modlili się za swoich gości. Módlcie się o mądrość, jak z nimi postępować. A im bardziej trudny jest przypadek, tym więcej się módlcie. Nie zniechęcajcie się, kiedy nie wiecie, jak rozwiązać dany problem. Bóg to wie. On zna słowa, które mogą poruszyć ich serca. Matka dziewczyny płakała ze szczęścia, gdy opuszczały ośrodek. Była bardzo szczęśliwa. Do rozwiązania problemu doszło na sam koniec turnusu. Jednak w trakcie jego trwania nie wiedzieliśmy, co można jeszcze zrobić, by jej pomóc. Dlatego modlitwa jest tak ważną częścią naszej misji. Teraz przejdziemy do omawiania ćwiczeń. Mamy na to godzinę czasu. Chcę zacząć teraz, ponieważ przewiduję, że nie zmieścimy się z tematem w czasie. Tak? Czy możesz nam powiedzieć coś więcej na temat pH wody? No tak, pewnie słyszeliście wiele na temat wody alkalicznej. Otóż wyprodukowanie takiej wody to duży koszt. Myślę, że w Australii samo urządzenie do wytwarzania wody alkalicznej kosztuje około 8000 dolarów. Czy potrzebujemy wody alkalicznej? To bardzo wartościowa woda. Mamy dostęp do raportów na ten temat. Prawdopodobnie w Japonii jest używana przy zabiegach chirurgicznych z bardzo dobrym efektem leczniczym. Jednak jak zauważyliście przy omawianiu kwasowego i zasadowego środowiska, to co ma największy wpływ na nasze zdrowie, to stosowanie się do 8 zasad zdrowia. Pamiętacie, jak rozważaliśmy te prawa? Świeże powietrze alkalizuje, światło słoneczne alkalizuje, odpoczynek, wstrzemięźliwość, ćwiczenia, to wszystko alkalizuje nasz organizm. Cała ta lista w największym stopniu wpływa na wyrównanie równowagi kwasowo-zasadowej w naszym ciele. W dużej mierze przyczynia się też do tego właściwa, bogata w zielone warzywa i owoce dieta. To wszystko ma najbardziej korzystny wpływ na nasz organizm. Prawdą jest, że woda ma lekko kwaśny odczyn z powodu zawartości chloru i fluoru. Możecie jednak zmienić to, wyciskając do szklanki nieco soku z cytryny. To najprostszy sposób, by otrzymać wodę o zasadowym pH. A jeśli posiadacie już urządzenie do alkalizowania wody, zwyczajnie go używajcie. Z pewnością nie zaszkodzi pić taką wodę z dobrym efektem. Ale nie popijajcie nią posiłków, ponieważ może nieco zneutralizować kwas żołądkowy. Mam więc nadzieję, że o wiele bardziej skoncentrujecie się na wyrównywaniu gospodarki kwasowo-zasadowej w oparciu o 8 zasad zdrowia, ze szczególnym naciskiem na zdrową dietę, zamiast na inwestowaniu w drogie urządzenie do wody alkalicznej. Jeśli już posiadacie w domu takie urządzenie, to cieszcie się nim i korzystajcie z tego dobrodziejstwa. Kiedyś pewna kobieta powiedziała mi: Barbaro, razem z mężem i dziećmi lubimy od czasu do czasu sięgać po śmieciowe jedzenie. Zatem dla wyrównania strat zakupiliśmy urządzenie do wody alkalicznej. Osobiście nie wiem, czy to się uda zrobić. Tak? Jeszcze jedno pytanie na temat wody. Co sądzisz o piciu wody z miodem? Czy jest to to samo, co picie wody z cukrem? Tak, w przybliżeniu. Pytam, bo uwielbiam ten smak. Najlepiej, gdybyś spróbowała oduczyć się używania wszelkich słodzików. Tak? Co powiesz na temat wody strukturalnej? A co to jest za woda? To woda, która w swojej strukturze przypomina wodę z wodospadu. Są też urządzenia do wytwarzania takiej wody. To jest bardzo interesujące pytanie. Bo co się dzieje z wodą spadającą z wodospadem? Woda taka jest nasycona tlenem. Również w warunkach domowych możecie wzbogacić swoją wodę w tlen. Czy chcecie, żebym pokazała wam, jak się to robi? Tak. Bierzecie dwie szklanki, pełną i pustą, i przelewacie kilkakrotnie wodę z pełnej do pustej, a następnie pijecie. W ten sposób serwujecie sobie wodę o strukturze zbliżonej do tej z wodospadu. Na pewno powinniśmy pić wodę tak czystą, jak to jest tylko możliwe. Dobrze byłoby również zaopatrzyć się w filtry przy zlewach. Muszę przyznać, że w Misty Mountain mamy wspaniałą wodę. Mamy również zainstalowane filtry UV na wodę, ale poza nimi nie mamy innych.
health center, but in all our homes, we don't have it. I don't filter the water that we drink. Tak? Słyszałam, że niektórzy lekarze piją wodę destylowaną. Myślisz, że picie wody destylowanej jest konieczne? Nie wydaje mi się, żeby było to konieczne. My po prostu pijemy naszą wodę z Misty Mountain. Niektórzy nawet twierdzą, że nie powinniśmy pić wody destylowanej, ponieważ pozbawiamy się wtedy wszystkich minerałów obecnych w naturalnej wodzie. A jak wiele minerałów znajduje się w destylowanej wodzie? Z pewnością niewiele. Są oczywiście sytuacje, kiedy picie wody destylowanej jest dla nas korzystne. Na przykład, kiedy jesteście na detoksie. Wówczas im mniej związków znajduje się w wodzie, tym większej ilości zanieczyszczeń pozbywacie się z organizmu. Moim zdaniem to naprawdę jedyny powód przemawiający za piciem wody destylowanej. Dobrze, przejdźmy zatem do aktywności fizycznej. Bożym zamiarem jest, by ta żywa maszyneria była stale aktywna, ponieważ wówczas będzie posiadała moc do zapobiegania. A czym jest ta moc do zapobiegania? Jest to czynnik, który blokuje rozwój choroby i utrzymuje nas w formie. Zauważyłam, że osoby cieszące się dobrą kondycją w podeszłym wieku są osobami, które regularnie ćwiczą. Kiedyś w programie mieliśmy taką młodą parę. Kobieta 78, a mężczyzna 82 lata. I obydwoje byli w świetnej formie. Dowiedziałam się potem, że każdego ranka pływają po 2 kilometry w morzu. Nic dziwnego, że wyglądacie tak dobrze, powiedziałam. O, powinniście nas widzieć na parkiecie, odparli. To interesujące, że na półmetku drugiego tygodnia turnusu obydwoje zdecydowali się odstawić leki obniżające ciśnienie oraz leki regulujące cholesterol. Myślę, że odtąd zaczęli żyć pełnią życia. Muszę przyznać, że wiele przybywających do nas osób decyduje się na odstawienie leków farmakologicznych. W takich wypadkach należy bacznie je obserwować i uświadomić im, że jeśli wywoła to silną reakcję ze strony organizmu, mogą do nich powrócić lub zmniejszyć dawki o połowę. Jeśli ktoś zadeklaruje, że chciałby całkowicie odejść od farmakologii, to wtedy powiem takiej osobie: oczywiście zrób to, jednak powoli i stopniowo. Po prostu rozłóż to sobie w czasie. Kiedyś miałam pacjenta z Anglii. Miał 78 lat i był po przebytym udarze. A ponieważ do udaru doszło na schodach, tak więc człowiek ten spadł na sam dół. Był sparaliżowany prawostronnie. Mimo że jego stan minimalnie się polepszył, wciąż poruszał się w ten sposób. Jednak na wszelkie próby pomocy odpowiadał krótkim: nie, sam sobie poradzę. Kiedy spytaliśmy go, czy możemy podwieźć go do sauny na drugim skraju drogi, zdecydowanie odmówił, twierdząc, że dojdzie tam bez niczyjej pomocy. Również kiedy oferowaliśmy mu pomoc w ubieraniu się, reakcja była podobna. Sam to zrobię, ja sam. Osobiście uważam, że dzięki tej determinacji doszedł aż tak daleko. Przyjmował bardzo dużo leków farmakologicznych. W połowie drugiego tygodnia turnusu przyszedł do mnie z reklamówką lekarstw i oznajmił, że zamierza wyrzucić je wszystkie do kosza, ponieważ ma już ich dość. Zaczekaj, odparłam. Potem na nie zerknęłam. Były to antydepresanty i leki uspokajające. Nawet nie wiem, po co mi je przepisali, krzyczał. Nigdy nie miałem ataku paniki i nie wiem, czy kiedykolwiek miałem depresję. Nie wiem, po co oni mi je dali. Mieliśmy w ośrodku kolegę, chemika. Andrew, zwróciłam się do niego, pozwól tutaj i zerknij proszę na te lekarstwa, on chce je odrzucić. Andrew spojrzał na nie, potem na mężczyznę i powiedział: tak zrób. Nigdy potem już do nich nie wrócił. Jest takie powiedzenie: tam gdzie jest wola, znajdzie się i droga. Myślę więc, że wytrwał dzięki swojej determinacji i silnemu postanowieniu. Po prostu stwierdził: koniec z tym. Dla mnie to było naprawdę trudne. Czułam się bezradna. Z pewnością lekarze i szpital uratowali mu życie, sprawili, że mógł znowu w miarę normalnie funkcjonować, a on mówi: nie, dziękuję, nie teraz, rezygnuję. Myślę, że powodem, dla którego nie odczuł efektu odstawienia, był fakt, że tak nastawił swój umysł. Tak zdecydował. Nasz mózg jest niewiarygodnym centrum zarządzania. Ponieważ istnieje wiele wersji aktywności fizycznej, opowiem wam, jakie ćwiczenia są najbardziej efektywne.
Naszym zdaniem, co jest również potwierdzone naukowo, jest to trening interwałowy o wysokiej intensywności. Te ćwiczenia są dokładnie tym, na co wskazuje ich nazwa. Są to ćwiczenia charakteryzujące się wysokim wysiłkiem fizycznym, pozwalającym szybko wrócić do formy. I zazwyczaj wykonujemy je cyklicznie. Pierwszy udokumentowany przypadek indywidualnego treningu interwałowego o wysokiej intensywności pochodzi z Japonii, gdzie ich twórcą był Tabata, japoński fizjoterapeuta. Był on trenerem łyżwiarzy figurowych, a ściśle mówiąc trenerem mistrzów jazdy figurowej. Trenując mistrzów, wprowadził trening interwałowy. Istnieją również nieliczne wzmianki o tej dyscyplinie sprzed II wojny światowej. Niemcy podjęli temat na niewielką skalę. Jednak wojna przeszkodziła dalszym planom rozwoju interwału. Tabata zaczął swój trening od 20 sekund intensywnego interwału i 60 sekund aktywnej regeneracji powtarzanych w 6 cyklicznych seriach. Co tym osiągnął? Zwycięstwo swojej drużyny. Dr. Doug McGuff w swojej książce Ciało w świetle nauki również zainteresował się interwałem. On z kolei ustanowił cykl składający się z 30 sekund intensywnego interwału i 90 sekund odpoczynku w 6 cyklicznych powtórzeniach. Przeliczmy i bądźmy szczerzy. Daje to zaledwie 15 minut ćwiczeń dziennie. Nie mamy więc żadnego usprawiedliwienia dla niećwiczenia. Jak wielu ludzi tłumaczy brak codziennych ćwiczeń brakiem czasu? Jeśli ktoś mówi im, że nie ćwiczy, ponieważ nie ma na to czasu, wiecie co odpowiadam? Najwyższy czas, żebyś zrobił sobie rachunek sumienia i odpowiedział na pytanie, jak rozporządzasz swoim czasem? Ile siedzisz przed komputerem albo w telefonie? Ile czasu spędzasz na Facebooku albo WhatsAppie? Zróbcie sobie takie podliczenie wykorzystania czasu. W książce Przypowieści Chrystusa w rozdziale o talentach Ellen White pisze, że jest jeden dar, z którego będziemy rozliczani najbardziej, a jest nim właśnie dar czasu. Jako matka kilkorga dzieci dorosłam do tego, by właściwie cenić czas, szanować go i dobrze go wykorzystywać. Kiedy część moich dzieci chodziła już do szkoły, a nie mieliśmy wtedy prądu, musiałam dobrze organizować sobie czas, żeby móc zrobić jak najwięcej za dnia. A co z rozgrzewką w kontekście treningu interwałowego? Czy możemy przystąpić do treningu bez rozgrzania mięśni? Owszem, dobrze by było o tym pamiętać. Idealnie byłoby je rozgrzać. Tak, wszyscy to wiemy, że większość ćwiczeń rozciągających powinniśmy wykonywać po rozgrzewce. Jednocześnie nie chcemy robić ich zbyt dużo. Myślę, że w tym wypadku wystarczy dobrze rozciągnąć ścięgno podkolanowe, szczególnie jeśli przez kilka godzin nocnych leżeliśmy w łóżku. Możemy również oklepywać się po ciele. Nasi goście to uwielbiają. Bardzo się przy tym śmieją. Oprócz tego możecie potrząsać swoimi kończynami. O, w ten sposób. Zatem trochę rozgrzewki z pewnością nie zaszkodzi, w zależności od tego, jaki interwał sobie zaplanowaliście. My z Michaelem rozpoczynamy nasz interwał od schodzenia spacerowym tempem z niewielkiego pagórka, prawdopodobnie takiej wysokości jak ten tutaj. Ja mam ze sobą torbę z ręcznikiem, który wykorzystam po ćwiczeniach, gdy wyjdę z wody. Zostawiam ją na drodze tuż przy schodkach prowadzących do zatoczki. Po 5 minutach spaceru robimy nasz pierwszy interwał w górę wzniesienia. W zależności od tego, gdzie i w jakim tempie zamierzacie ćwiczyć, powinniście zrobić sobie dobrą rozgrzewkę. Jeżeli skaczecie na trampolinie, to będzie waszą rozgrzewką. Pamiętacie, co mówiłam na temat podskoków? Jak zdrowe są dla nas? A jeśli nie na trampolinie, to zwyczajnie zacznijcie praktykować długie skoki na ziemi. Będziecie mieli świetną rozgrzewkę. Nie zapominajcie też o oklepywaniu się po ciele.
Idealnie byłoby więc mieć rozgrzewkę. Większość badań nad interwałem o wysokiej intensywności było przeprowadzanych na rowerach stacjonarnych. Taki stacjonarny rower jest doskonałym narzędziem dla osób z problemami bioder, kolan i stawu skokowego, ponieważ pozwala na ćwiczenia na siedząco, co znacznie odciąża stawy. Poza tym trzymanie się kierownicy stabilizuje równowagę i można się mocno rozpędzić, zapewniając sobie wysoki poziom fizycznego wysiłku. A przejście na niski poziom intensywności odbywa się poprzez znaczne zwolnienie tempa. W naszym wypadku wygląda to tak, że najpierw wbiegamy z Michaelem na wzniesienie, po czym schodzimy spokojnie na dół. Następnie znów wbiegamy na wzniesienie i znowu spacerowym tempem schodzimy w dół. Schemat ten powtarzamy kilkakrotnie. Na szczęście mieszkamy na pagórkowatym terenie. Tutaj też macie kilka ładnych górek. Teraz nie biegam, ponieważ w zeszłym tygodniu miałam poważny problem z plecami. Próbowałam pobiec dziś rano, bo czuję się już znacznie lepiej, ale stwierdziłam, że to jeszcze nie ten czas. Pomyślałam, że muszę jeszcze z tym poczekać. Pamiętajcie, że nie macie ćwiczyć od święta, ale ma to się stać waszą codzienną rutyną. A ponieważ ćwiczę od wielu lat, to moje ciało poradzi sobie z tą przerwą w treningu. Pływanie również stanowi obecnie dla mnie duży problem. Poczułam to, gdy po przyjeździe tutaj wskoczyłam do zatoczki. Ze stylu klasycznego musiałam szybko przejść na plecy. A dziś rano znów spróbowałam stylem klasycznym i nie czułam już bólu. Z natury jestem bardzo niecierpliwa, ale wiem, że muszę dać sobie czas. Poza tym muszę pamiętać, że w przeszłości przeszłam kilka kontuzji w odcinku lędźwiowym. Moje ciało poradziło sobie z nimi dość dobrze. Jednak konieczność siedzenia w samolocie ze Szkocji do Manchesteru, a od 9 rano w autobusie, potem w pociągu i w kolejnym zatłoczonym pociągu, jakoś musiała się odbić na moich biednych plecach. Myślę, że rozumiecie, o czym mówię. Każdego dnia dziękuję Bogu za Jego uzdrawiającą moc. Nieważne, na jaki trening się zdecydujecie, czy będzie to pływanie, czy będą to pompki, wybierzcie to, co wam najbardziej odpowiada. Preferencje są różne u każdego. Jednak z badań wynika, że nawet gdy czujecie wyczerpanie i macie ochotę usiąść, to uzyskacie lepszy efekt, spędzając czas niskiej aktywności treningowej w ruchu. Mogą być to po prostu ćwiczenia rozciągające nogi lub zwykłe wymachiwanie ramionami, które pozwoli odpocząć nogom. Unoszenie ramion w górę. Jakikolwiek ruch będzie lepszy od biernego odpoczynku. Pamiętajcie, że budowanie sprawności nie będzie determinowane tym, jak ciężko ćwiczycie lub jakie tempo sobie narzucacie, ale tym, ile czasu poświęcaliście na odzyskanie sił czynnie odpoczywając. Dr. Al Sears w swojej książce Tempo przytacza historię kobiety, która zaczynała od 7 sekund interwału i 15 minut regeneracji sił. Często przytaczam tę historię, ponieważ wiele osób jest w słabej kondycji. Czy wiecie, co stało się następnego dnia? Zwiększyła trening interwałowy do 8 sekund, zaś czas regeneracji zmniejszyła do 12 minut. Widzicie to? To tłumaczy znaczenie słowa tempo, progresja, postępowość. To, czego nie możesz osiągnąć teraz, to zmierzając do tego krok po kroku, osiągniesz wkrótce. Jeszcze przed przerwą chciałabym pokazać wam coś, za co jestem bardzo wdzięczna. Chcę wam pokazać procesy zachodzące wewnątrz komórki. Bardzo cieszy mnie fakt, że Doug McGuff zilustrował to tak dokładnie. Pozwólcie, że zrobię szybki rysunek. Znamy to bardzo dobrze. Mamy tę 20-etapową ścieżkę, która dostarcza dwie cząsteczki energii ATP. W wyniku chemicznych przemian dochodzi do powstania związku chemicznego zwanego pirogronianem. W czasie glukoneogenezy pirogronian zostaje przekształcony do glukozy, która na drodze 8-etapowej ścieżki trafia do komórkowej elektrowni, gdzie staje się źródłem 36 energetycznych cząsteczek ATP. Tutaj natomiast w ścianie komórkowej magazynuje się glikogen będący spiżarnią dla glukozy. Siedzi sobie tutaj grzecznie, czekając na dogodny moment, gdy komórkom zabraknie paliwa, na przykład w czasie porannego biegu. Tutaj z kolei mamy komórki tłuszczowe.
niesamowita powierzchnia magazynowa ludzkiego organizmu. Tym właśnie jest tłuszcz, magazynem glukozowej nadwyżki. Jak wspomniałam wcześniej, 20-etapowy szlak beztlenowych procesów biochemicznych zużywa bardzo dużo glukozy. W przeciwieństwie do niego, 8-etapowy szlak tlenowych przemian biochemicznych nie konsumuje aż tak dużo glukozy. Pozwólcie, że pokażę Wam, co tutaj zachodzi. Jeśli o poranku ćwiczycie intensywnie przez 30 sekund, to pod koniec tego czasu kończą się zasoby Waszej energii. Dochodzi wtedy do uwolnienia cząsteczek glukozy, która przechodzi przez oba szlaki biochemiczne. Jest to wspaniały proces. Od czego zaczyna się cały proces? Kiedy oba szlaki przyspieszają swój metabolizm, to pod wpływem przemian enzymatycznych ten szlak będzie zawsze szybszy, natomiast ten zawsze pozostanie wolniejszy, co znaczy, że będzie zużywał mniej glukozy. Skutkuje to tym, że wytworzy się więcej pirogronianu niż potrzebuje go elektrownia, a jego nadwyżka zostanie zmagazynowana w postaci kwasu mlekowego, o którym z pewnością słyszeliście. Niezwykłe jest to, że w czasie treningowej regeneracji, kiedy w czasie schodzenia ze wzniesienia macie krótką chwilę na złapanie oddechu, kwas mlekowy na powrót jest przekształcany do pirogronianu, a ten z kolei, trafiając do komórkowej elektrowni, wykorzystywany jest jako paliwo. Mamy więc tu do czynienia z dwoma biochemicznymi procesami. Pierwszy, kiedy to w czasie niskiej intensywności treningowej kwas mlekowy zostaje zutylizowany. Drugi zaś, kiedy niemalże w tym samym czasie zużywacie taką ilość paliwa, jaką zużylibyście odbywając swój życiowy bieg. Jakież wspaniałe ciało darował nam Pan Bóg. To tłumaczy, dlaczego te ćwiczenia mają tak wielką moc. Przejdźmy do drugiego zestawu treningowego, to znaczy do jego drugiej części. Oczywiście cały czas korzystamy z magazynów glikogenu. Skupmy się teraz na trzecim czy czwartym wariancie, w czasie którego magazyny glikogenu są opróżniane. Skąd teraz będziemy czerpać nasze paliwo? W tej sytuacji mózg wysyła sygnał do przysadki mózgowej, która w odpowiedzi wydziela hormon wzrostu. Jest on bardzo aktywny do momentu, kiedy przestajemy rosnąć. Z chwilą, gdy przestajemy rosnąć, hormon wzrostu przechodzi w stan spoczynku. Jednak, kiedy zostaje uwolniony przez przysadkę, sam zaczyna uwalniać lipazę hormonowrażliwą. Wczoraj, kiedy omawialiśmy enzymy katalizujące rozkład składników pokarmowych, zwróciliśmy uwagę na lipazę w gruczołach podjęzykowych. Co rozkłada lipaza? Tak, tłuszcze nasycone. Mówiliśmy też o lipazie trzustkowej, rozkładającej kwasy wielonienasycone. Co jeszcze rozkłada lipaza? Który z tłuszczów? Ten tłuszcz. Pamiętacie? Zbiorniki paliwa są puste. To ten tłuszcz jest naszym paliwem. Zatem przysadka mózgowa uwalnia hormon wzrostu, który powoduje uwalnianie lipazy hormonowrażliwej. Jak widzicie, wszystko zostało tak zaprojektowane, by dostarczyć nam więcej paliwa. W tym miejscu hormon wzrostu blokuje pozyskiwanie paliwa z zapasów glukozy i przestawia ciało na paliwo pochodzące z tłuszczu. Dlaczego? Ponieważ jak pamiętacie, glukoza spala 4 kalorie w gramie, a tłuszcz spala ich 9. Zatem, gdy ciało wykorzystuje tłuszcz jako paliwo, to oddaje przy tym dwukrotnie więcej energii niż w przypadku spalania glukozy. Widzicie to? A to jeszcze nie wszystko. Jesteśmy naprawdę wspaniale stworzeni. Hormon wzrostu wspomaga organizm w trawieniu białek. W tym tygodniu omawialiśmy funkcję, jaką w organizmie spełnia białko, oraz mówiliśmy o znaczeniu spożywania go w wystarczającej ilości. Wspomnieliśmy również o znaczeniu niepopijania w czasie posiłku, to zakłóca jego trawienie.
Teraz patrzymy na trening interwałowy pod kątem uwalniania hormonu wzrostu, który wpływa na właściwe trawienie białek. Ale wciąż to nie jest wszystko. Hormon wzrostu wpływa również na lepsze ukrwienie skóry, opóźniając tym samym procesy starzenia. Zatem ta młoda para, 78-letnia kobieta i 82-letni mężczyzna, byli tego żywym przykładem. Oboje mieli bardzo gładką skórę. Oczywiście mieli zmarszczki, ale w tym wieku to normalne. Ale ich twarze wyglądały młodo. Spotykam ludzi po 60 z pooraną zmarszczkami twarzą. Rozumiem również, że w wielu wypadkach może to być genetycznie uwarunkowane. Wiem także, że ludzie o ciemnej karnacji marszczą się później niż ludzie z jasną karnacją. Celebryci płacą tygodniowo $1000 za to, co oferuję wam tutaj za darmo. To tylko 15 minut dziennie. Trening interwałowy mobilizuje organizm do wytwarzania hormonu wzrostu, który jest aktywny przez 24 godziny. Boże dzieło cierpi, ponieważ jego lud choruje. A jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest fakt, że ludzie nie trenują wystarczająco i efektywnie, aby później efektywnie wykonywać jego dzieło. A jednym z takich treningów są te ćwiczenia. Osobiście zaczęłam ćwiczyć około 18 lat temu. Nie przywykłam do ćwiczeń. Myślałam, że mam się dobrze. Jestem aktywna przez cały dzień, pracuję w ogrodzie. Biegam ciągle to tu, to tam. I wtedy wydarzyło się coś, co pokazało mi, że nie mam kondycji. Zaczęłam więc ćwiczyć. I po 3 latach dołączył do mnie Michael. Nigdy nie zmuszajcie nikogo do ćwiczeń, ponieważ nie przyniesie to nic dobrego. I muszę wam powiedzieć, że nawet kiedy nie ma mnie przy nim, on nadal ćwiczy każdego ranka. W książce Chrześcijanin a dieta na stronie 56 Ellen White pisze tak. W krótkim czasie zauważycie dobrodziejstwa wynikające ze świeżego powietrza i ćwiczeń. Bez tych błogosławieństw nie moglibyście żyć. Nic z tego nie byłoby możliwe bez łaski i błogosławieństwa naszego Pana, Jezusa Chrystusa, któremu należą się wszelkie podziękowania i wieczna chwała.